Dziś będziemy testować system Smart Home, ale czy Smart Home to jedynie inteligentne urządzenia, czy może coś więcej w tym Smart Home może być? No bo możemy sterować światłami, mamy włączniki, o tutaj nam się sterują światła, ale czy jest coś jeszcze? Słyszycie? Włączył się alarm, a to wszystko z poziomu jednego i tego samego systemu. Jak to działa? W dzisiejszym odcinku Wam o tym opowiem. Testowaliśmy już dla Was wiele systemów Smart Home, a dzisiaj na tapet bierzemy naprawdę ciekawy i naprawdę rozbudowany system od firmy Akara. Więc zapraszam Was serdecznie na ten odcinek, bo będzie niezwykle ciekawy. Oglądajcie! Zanim przejdziemy do opisu, jak ten system w całości działa, no to wypadałoby opowiedzieć trochę, z czym my tu w ogóle mamy do czynienia, jakie produkty dzisiaj będziemy omawiać, ale na początek może powiem o tym, że Akara, system smart od Akary jest o tyle wyjątkowy, że może integrować się zarówno z Apple HomeKitem, jak i z Google Home'em. Ci, którzy z Was są jakby zaprzyjaźnieni z tą terminologią, na pewno będą wiedzieć, o co chodzi, ale po prostu dzięki temu będziemy mogli z natywnych aplikacji do obsługi systemu smart zarówno z systemem Android, jak i na smartfonach z systemem iOS, będziemy mogli po prostu tymi urządzeniami sterować, niekoniecznie wykorzystując aplikację producenta. Sercem całego systemu, przynajmniej w naszym przypadku, jest hub M1S, czyli centralka, bo cały system opiera się o częstotliwość wysyłania danych na tak zwany certyfikat Zigbee, czyli mamy tutaj centralkę, która centralka potem łączy się z tymi naszymi akcesoriami, no i łączy się również z Wi-Fi, dzięki czemu możemy sterować tym wszystkim za pomocą smartfona, zarówno kiedy jesteśmy w sieci domowej, jak i kiedy jesteśmy poza domem, czyli w zasięgu sieci komórkowej. Centralki od firmy Akara są dosyć ciekawymi produktami, bo na przykład ten model M1S wyposażony jest w głośnik i wyposażony jest także w światełko, które nam zarówno może sygnalizować różne stany tego systemu, jak i być na przykład syreną alarmową, ale także możemy po prostu używać tego jako lampki nocnej, kiedy na przykład w nocy idziemy i chcemy tylko, żeby ona się lekko nam podświetlała. Z kolei na przykład druga wersja tego hubu, czyli hub M2, ma wbudowany pilot podczerwieni, czyli możemy za pomocą tego huba sterować różnymi urządzeniami, które działają na podczerwień. Ale dość o hubie. Mamy tutaj oczywiście switche, czyli przyciski, nie wiem jak to się nazywa po polsku, pstryczki, elektryczki mówiąc krótko, i to o tyle fajnie, że są one w dwóch wersjach. Jak widzicie, one wyglądają zupełnie identycznie od frontu, natomiast rzeczywiście się różnią, ponieważ Akara, Chińczycy z firmy Akara tutaj pomyśleli i zastosowali dwa rozwiązania, czyli mamy zarówno rozwiązanie dla osób, które mają dwużyłową instalację w ścianie, czyli tylko wychodzi wam przewód elektryczny z dwoma żyłami, więc możemy również do tego typu instalacji zastosować system Smart Home. No i standardowo, jeżeli mamy już trzyżyłową instalację z uziemieniem, to również możemy wykorzystać po prostu standardowo taki pstryczek. One są fajne, są monostabilne, czyli tak zwane dzwonkowe i w ogóle tutaj się praktycznie nic nie rusza. One są takie naprawdę minimalistyczne. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na ścianie. Oczywiście są także standardowe relay switche, czyli po prostu przekaźniki, które montujemy w puszce za standardowym przełącznikiem, który musi być dzwonkowy, żeby ten system Smart Home działał. Nie może być to zwykły zero-jedynkowy przełącznik. Ale mamy także inne dodatkowe akcesoria. Mamy pilot sterujący, który ma wiele funkcjonalności, ale mamy także, słuchajcie, pstryczek elektryczek, ale bezprzewodowy, którym możemy dublować te standardowe, które są podłączone do prądu, jak i wywoływać różne sceny, albo znajdować dla nich, można by powiedzieć, trochę nietypowe rozwiązania, albo może takie zastępujące fizyczne rozwiązania. O tym też za chwilę opowiem. Mamy czujnik ruchu, który może nam chociażby działać jako element wyzwalający alarm, ale elementem wyzwalającym alarm może być także sensor otwarcia drzwi lub okien, który także może działać, podobnie jak czujnik ruchu, jako element wyzwalający światło, czyli na przykład otwieramy drzwi od łazienki, no to czujnik to rejestruje i wtedy nam się światło w łazience zapala. W portfolio jest także chociażby sensor temperatury i wilgotności, jak i czujnik zalania wilgoci. Kiedy te dwie elektrody, przez nie przepłynie prąd, właśnie kiedy są pod wodą, no to zostanie wywołany alarm, który informuje nas o zalaniu. No i mamy jeszcze chociażby smart gniazdko. W przypadku Akary jest ono naprawdę giga wielkie, a ja będę miał do niego też bardzo ciekawe zastosowanie, tutaj związane z tym okapem, który jest za
zaraz za mną i zaraz Wam pokażę, jak takie smart gniazdko można zastosować. Oczywiście linki do wszystkich produktów macie w opisie pod tym filmem. No i zacznijmy może od tego smart gniazdka, wall pluga tak zwanego, no bo wiadomo, że można go po prostu podłączyć do gniazdka i zamienić zwykłe gniazdko w gniazdko inteligentne i sterować na przykład jakąś lampką. Ale ja nie będę sterował lampką, tylko będę sterował oświetleniem okapu, bo to jest, myślę, dosyć ciekawy case, dosyć ciekawy przypadek, że kiedy, wiadomo, okap zazwyczaj jest podłączony do gniazdka, nie inaczej jest w tym przypadku, możemy zamienić go na smart okap, czy smart światło w okapie, właśnie za pomocą takiego smart pluga. I pierwszą rzeczą, którą uinteligentnimy w naszym domu, jest wspomniany okap. Tutaj do góry mam gniazdko, teraz wyłączam okap, przełączam go do smart gniazdka, a smart gniazdko podpinam właśnie do naszego okapu. No i w tym momencie okap jeszcze nie działa, ale schodzę na dół. No i uwaga, pierwsza rzecz inteligentna w naszym domu już jest. Klikamy i włącza nam się okap. Ale czy takie smart gniazdko może tylko polegać na tym, że włącza i wyłącza coś? Ano nie, bo możemy chociażby sobie mierzyć pobór energii. Zarówno aktualny pobór, chwilowy pobór energii, jak i pobór funkcji czasu, czyli mierzony w kilowatogodzinach. No i sprawdzać, ile dane urządzenie pobiera energii. Raczej to światełko nie będzie dużo energii pobierać, ale jeżeli macie coś, co pobiera więcej, to możecie sobie użyć po prostu takiego smart pluga jako wattomierza. Ale czy smart gniazdkiem możemy sterować tylko z telefonu? No bo teraz to by było niewygodne, mamy okap, no i możemy sterować nim tylko z poziomu telefonu. A no nie, tutaj przychodzi nam właśnie taki smart przycisk, inteligentny przycisk, którym również taki okap możemy sterować. Wystarczy wykonać prostą automatyzację. Ale jak taki coś skonfigurować? Ano, bardzo prosto. Przechodzimy do aplikacji. Niestety na razie jest ona w języku angielskim. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie po polsku. Wchodzimy w sekcję automatyzację, dodajemy nową. No i jest to prosta automatyzacja. Jeżeli coś się wydarzy, to coś się wydarzy. Więc if, i tutaj znajdujemy sobie w if nasz właśnie wireless mini switch, czyli to, co trzymam w ręku. No i klikamy sobie single click, czyli jeżeli pojedynczy klik, bo on ma trzy funkcje, czyli mamy pojedynczy klik, podwójny i przytrzymanie. Więc jeżeli pojedynczo sobie klikniemy, no to co się wydarzy? Znajdujemy sobie nasz smart plug, no i robimy sobie turn on off, czyli włącz, wyłącz. No i klikamy save. Możemy sobie nazwać jakoś tą automatyzację. No i tym sposobem mamy już automatyzację zrobioną. Klikam, okap się wyłącza, klikam drugi raz, okap się włącza i po prostu działa to jako bezprzewodowy przełącznik światła, który możemy sobie od razu na taśmę dwustronną tutaj przykleić, na przykład, nie wiem, chociażby do lodówki, no i przy lodówce sobie po prostu klikać i automatyzacja wykonana. Standardowe przełączniki ścienne do świateł możemy zautomatyzować na dwa sposoby. Albo dodając do nich taką kosteczkę, czyli tak zwany przekaźnik relay switch, albo wykorzystując cały gotowy już moduł przełącznika, który jest razem z pstryczkiem zintegrowany. No i ta akurat firma Akara oferuje dwie takie wersje. Cenowo jest to bardzo podobna inwestycja, tylko pamiętajcie, że jeżeli używacie przekaźnika, to musicie wykorzystać do tutaj światła tak zwany przycisk dzwonkowy, a nie zwykły zero-jedynkowy przycisk, czyli po prostu przycisk monostabilny, mówiąc w skrócie. No i tutaj mamy zamontowany właśnie taki przełącznik podwójny, czyli w środku mamy po prostu dwa moduły, które sterują dwoma światłami i słychać ten charakterystyczny klik. A jakbyście się zastanawiali, co to jest, to ten wystający czarny kabelek z takiego przekaźnika jest to po prostu antena, którą także trzeba w puszce upchać, więc trzeba mieć te głębokie smart home'owe puszki, bo taka zwykła może tego nie pomieścić. Niekiedy niektóre firmy oferują takie przekaźniki, w których antena jest zintegrowana w środku. No ale dobra, załóżmy, że taki przekaźnik albo cały przełącznik już macie zainstalowany w ścianie, no ale nagle stwierdzacie, że chcecie mieć jeszcze jeden przełącznik tutaj, na przykład w tym przypadku w łazience, który steruje, załóżmy, lustrem. No i wiadomo, nie będziemy teraz kuć płytek, nie będziemy przeciągać przewodu nowego, bo zapomnieliśmy tego zrobić na przykład przy remoncie czy przy budowie. I co możemy w tej sytuacji zrobić? Czy jesteśmy skazani na to, żeby sterować światłem tylko z zewnątrz? Ano nie, bo możemy wykorzystać ten wspomniany przeze mnie wcześniej bezprzewodowy przełącznik do świateł. No i taki skonfigurować odpowiednią automatyzacją uprzednio w aplikacji, tak jak Wam pokazywałem wcześniej. No i przykleić go na przykład w jakimś takim miejscu, jak tutaj przy lustrze. No i uwaga,
możemy sobie sterować po prostu bezprzewodowo właśnie takim światłem za pomocą właśnie bezprzewodowego przełącznika na baterię, tak jak w tym przypadku. Więc jak widzicie, te bezprzewodowe piloty, bo takie można określić, mają nie tylko takie funkcje, powiedzmy, wyzwalające jakieś sceny, tylko także na przykład dublujące jakieś przełączniki albo na przykład tworzące magiczne połączenie kablowe, kiedy tego po prostu kablowego połączenia w ścianie nie ma. Podobna sytuacja, jeżeli chodzi o ten przełącznik bezprzewodowy, ma miejsce, kiedy chcemy zrobić tak zwany łącznik schodowy, czyli do góry mamy jeden przełącznik i nie przeciągnęliśmy albo nie chcemy przeciągać przewodu z jakiegoś powodu na dół, żeby zrobić tutaj drugi włącznik schodowy, możemy zdublować ten górny włącznik właśnie za pomocą bezprzewodowego przełącznika, no i sterować światłem, które jest na schodach, zarówno z góry, tam gdzie jest ten przełącznik podłączony do prądu, jak i z dołu, umieszczając, chociażby przyklejając sobie do ściany taki bezprzewodowy przełącznik. I tutaj jeszcze jedno słowo a propos tych przełączników. Jak widzicie, tutaj trzymam bezprzewodowy przełącznik w kolorze czarnym, a wcześniej, jak widzieliście, pokazywałem Wam tylko te prądowe przełączniki w kolorze białym. No i niestety to jest minus tego systemu, że kolor czarny i kolor złoty przełączników dostępny jest tylko w wersji bezprzewodowej, natomiast te przewodowe występują tylko w kolorze białym. Jak widzicie u mnie, no niestety to nie do końca tutaj pasuje w moim przypadku, ale wykorzystam po prostu tutaj chyba malowanie proszkowe, natryskowe i przemaluję pozostałe białe przełączniki właśnie na kolor czarny. Ale musicie mieć to na uwadze, że na razie tylko wersja biała, jeżeli chodzi o te prądowe przełączniki. Jeżeli chodzi o te przełączniki ścienne do świateł, które podłączone są do prądu, to nie tylko możemy sterować za pomocą nich właśnie różnymi światłami, ale także w przypadku tej wersji, która ma dwa przełączniki, możemy wykorzystać je również do wykonywania, do wyzwalania różnego rodzaju scen. I tak na przykład ustawiłem sobie taką automatyzację, że jeżeli kliknę na te dwa przyciski jednocześnie, to wyłączają się wszystkie światła, oprócz tego do nagrywania oczywiście, więc to wydaje mi się, że jest bardzo fajna opcja, że możemy również te przełączniki wykorzystywać do wyzwalania automatyzacji. Nie w każdym systemie jest to dostępne. Pewnie zapytacie, ile te wszystkie bezprzewodowe akcesoria działają na baterii. No i tutaj producent na każdym z pudełek podaje informację, że na baterii te akcesoria działają 2 lata. Nie jest to zatem najdłuższy okres, w jakim działają tego typu urządzenia, bo jak pamiętacie, testowaliśmy system Ajax, gdzie urządzenia na baterii potrafiły działać nawet 5 lat, do 5 lat, natomiast tutaj mamy 2 lata. No i teraz pokażę Wam, jak działa ten wykrywacz zalania, czyli czujnik wilgoci. Taki czujnik wilgoci kładziemy w miejscach, gdzie właśnie może dojść do jakiegokolwiek zalania, czyli chociażby pod zaworami, pod pralką i tak dalej, tego typu urządzeniami. I oczywiście można go zintegrować z elektrozaworem wody, czyli jeżeli mamy również elektrozawór, który działa po prostu na zasadzie wysłania impulsu elektrycznego, to kiedy taki po prostu czujnik otrzyma sygnał o zawilgoceniu, wysyła potem informację do elektrozaworu i ten odcina wodę. Ale my pokażemy Wam prostą symulację, jak to działa, czyli polewamy nasz czujnik wodą. Występuje zalanie, no i w tym momencie, jak widzicie, przychodzi nam powiadomienie, w tym momencie akurat z HomeKita, o właśnie zalaniu. Ale to samo będzie nam się wyświetlało w aplikacji Acara. Czyli wchodzimy i tutaj mamy taką fajną zakładkę, która nazywa się Overview, czyli tutaj są informacje, wszystkie informacje o naszym systemie, o alarmach, o tym, co się działo. No i w tym momencie widzimy, że jest właśnie informacja z tego sensora o tym, że zostało wykryte zalanie. Także bardzo prosto to działa i takie centrum informacji, jakie tutaj mamy, naprawdę nam pomaga w zarządzaniu i w dowiedzeniu się po prostu, co w naszym aktualnie inteligentnym domu się dzieje. Taki mały bezprzewodowy pilot, tak jak Wam pokazywałem, może sterować jednym urządzeniem, ale może sterować też innymi funkcjami. Na przykład na podwójny klik ustaliłem sobie, że będzie nam wyłączał wszystkie światła, czyli po prostu będzie uruchamiał taką scenę, gdzie wszystkie światła się wyłączają. Uwaga, klikam 2 razy i wszystko się wyłączyło. A jakie są to pozostałe opcje? No możemy wykorzystać tę trzecią funkcjonalność tego przycisku, a zatem przytrzymanie na przykład do tego, żeby uzbroić alarm. Jak już mówiłem, system Acara to nie tylko sterowanie inteligentnymi urządzeniami, ale także na przykład właśnie alarm, do czego oczywiście inteligentne urządzenia możemy wykorzystać, jak na przykład czujnik ruchu właśnie do wyzwalania tego alarmu. Uzbroić alarm możemy na 2 sposoby, albo ustawić właśnie sobie taką automatyzację, że na właśnie przytrzymanie
alarm, jak słyszycie, nam się uzbraja. Również możemy zrobić to z poziomu aplikacji w smartfonie. No i alarm będzie nam się uzbrajał przez 30 sekund od momentu włączenia, naciśnięcia tej opcji w aplikacji albo przytrzymania przycisku, w moim przypadku na tym bezprzewodowym mini pilocie. No i po odczekaniu 30 sekund, jak widzicie, mamy już włączony alarm. No i teraz, kiedy czujnik ruchu wykryje ruch, no to uruchamia alarm. Możemy go oczywiście rozbroić również za pomocą tego pilota, przytrzymując. Kiedy czujnik ruchu wykryje ruch, po prostu wyzwala syrenę alarmową, wysyła także do nas powiadomienie. Możemy także na przykład połączyć to z kamerą. Kiedy mamy także kamerę wpiętą do naszego systemu inteligentnego, to wtedy także uruchomi się automatycznie nagrywanie z kamery i zostanie zapisane na karcie pamięci. Jakby możliwości jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Natomiast jak widzicie, system alarmowy tutaj również możemy sobie zainstalować. Taki prosty, bo wiadomo, że nie jest to profesjonalny system alarmowy, ale lepszy taki niż żaden. Tak mi się wydaje przynajmniej. Pokazywałem wam wcześniej przekaźnik, jak i inteligentne gniazdko. I oczywiście te dwie rzeczy można połączyć, znaczy nie dosłownie, chodzi mi po prostu o to, że za pomocą przekaźnika można również ze zwykłego gniazdka zrobić gniazdko inteligentne, jak i także bezpośrednio jakieś światło czy urządzenie połączyć po prostu na krótko do takiego przekaźnika. I ja te dwie rzeczy niejako zrobiłem, to znaczy stworzyłem takie gniazdko, ale zewnętrzne. Po prostu wyprowadziłem przewód do puszki zewnętrznej i tam umieściłem dwa takie przekaźniki, które połączyłem z dwoma pojedynczymi zewnętrznymi gniazdkami, do którego podpięte są te światełka, które tutaj są za mną. No i taki przekaźnik może takimi światełkami po prostu sterować za pomocą aplikacji, czy za pomocą jakiejś automatyzacji, albo za pomocą takiego pilota bezprzewodowego, którego wam już wcześniej pokazywałem. Tego gniazdka nie możemy użyć na zewnątrz, po prostu ono jest tylko do użytku wewnętrznego, a notabene, nawiasem mówiąc, to po prostu to gniazdko jest naprawdę takie bardzo duże, zbyt duże moim zdaniem. Konkurencja, jak na przykład Fibaro, ma znacznie ładniej wyglądające to gniazdko tego wallpluga i dodatkowo też znacznie mniejsze jest, a to jest takie duże. Mam nadzieję, że Akara to poprawi, bo no, to nie wygląda dobrze. I tutaj warto też wspomnieć o różnych automatyzacjach, które można wykonywać i opierać je o warunki dosyć rozbudowane, bo można to na przykład o pogodę opierać, o lokalizację, o naszą geolokalizację, albo właśnie o porę dnia, zależną właśnie również od, w sumie od lokalizacji. W moim przypadku tak jest, czyli światełka są ustawione w taki sposób, że włączają się, kiedy jest zachód słońca, a wyłączają się, kiedy jest wschód słońca, czyli po to po prostu, żeby świeciły tylko w nocy. Jak mówiłem na początku, system Akara można zintegrować czy to z Google Home'em, czy to z HomeKit'em, tak jak w tym przypadku. Jest tutaj specjalny znaczek, który to oficjalnie pokazuje i gwarantuje, że działa z HomeKit'em, ale z HomeKit'em łączy się właśnie ta centralka, czyli w naszym przypadku Hub M1S. Ale co to oznacza? No a to oznacza, że cały system, tak jak już wcześniej mówiłem, działa na systemie Zigbee, na częstotliwości Zigbee. I jest to tak, że z HomeKit'em łączy się nasz hub i wszystkie akcesoria podpinane są do huba, no i informacje do systemu HomeKit przekazuje nam właśnie ten hub. A zatem nie działa to tak, kiedy podłączamy bezpośrednio wszystkie akcesoria do HomeKit'a. Jest to troszeczkę, można powiedzieć, upośledzone, trochę tak jak w przypadku, nie wiem, systemu Trotfree od IKEA, Trotfree, właściwie mówiąc poprawnie, od IKEA. No i ma to swoje pewne uwarunkowania, które zaraz wam w aplikacji pokażę. I jak widzicie, w aplikacji Dom w systemie iOS od Apple, czyli na iPhone'ie po prostu, mamy wszystkie akcesoria tutaj pokazane, które połączone są z systemem. Mamy także informacje z naszego czujnika temperatury i wilgotności. Mamy informacje z czujnika otwarcia drzwi lub okien. Mamy także połączony czujnik ruchu. O, tutaj jak widzicie, mamy połączony czujnik ruchu. Natomiast czego nie mamy, to podziału na pokoje. Jak widzicie, jest tylko jeden pokój. Nie wszystkie też nazwy się odpowiednio kopiują, chociaż częściowo tak. Natomiast to podział na pokoje musimy sobie zrobić już sami. O, jest też czujnik zalania. Natomiast minusem tego całego rozwiązania jest to, że nasze przełączniki są w ramach jednego urządzenia w HomeKit'cie. Jak widzicie, jest DOR 1 i DOR 2. I tutaj, jak widzicie, działa to w ramach jednego urządzenia, a nie kiedy normalnie podpinalibyśmy taki dwuprzekaźnikowy przełącznik ścienny do HomeKit'a, to mielibyśmy po prostu dwa osobne urządzenia, a w tym przypadku, jak widzicie, mamy po prostu taki zintegrowany w jeden, czyli de facto tak, jak jest rzeczywiście na ścianie. Także to jest taka różnica. Poza tym mniej więcej działa to wszystko bardzo podobnie i normalnie można to tak naprawdę konfigurować na HomeKit'cie, ale żeby wykonywać automatyzację, no to potrzebujecie albo Apple TV, albo głośnika HomePod, czyli centrum akcesoriów już typowo HomeKit'owe. Niestety na samym mostku Akary, na samym jakby hubie Akary nie będzie to działać.
Przechodząc powoli do podsumowania, system Akara jest to na pewno bardzo rozbudowany system, który pozwala na wiele możliwości konfiguracji, jak chociażby różnego rodzaju sceny, automatyzację, dublowanie przełączników fizycznych tymi bezprzewodowymi przełącznikami, no i chociażby to, że w cały system mamy wbudowany również alarm, co się dosyć rzadko zdarza. Relatywnie tanie są te urządzenia, chociaż ceny cały czas idą do góry, w ogóle Akara się coraz bardziej profesjonalizuje. No a jeżeli miałbym wymienić takie największe plusy tego systemu, to na pewno jest to, że aplikacja jest dosyć przejrzysta, chociaż z drugiej strony jest tylko po angielsku. Są też niekiedy błędy w tłumaczeniu, w szczególności w tej aplikacji na Androidzie widziałem, że tam część rzeczy ma cały czas chińskie znaki, ale mimo wszystko jest prosta w obsłudze, przejrzysta, łatwo jest zostawiać te różne automatyzacje, nawet jeżeli się nie znamy na programowaniu, to te proste właśnie proste formuły, algorytmy if, then można bardzo łatwo zrobić. Plusem jest też to na pewno bardzo dużym, że możemy łączyć te urządzenia zarówno z systemem Google Home, jak i z HomeKitem, no i z asystentami głosowymi dzięki temu, czyli Siri, Google Assistant, jak i Amazon Alexa. Hey Siri, turn on all the switches. Okay, all the switches are on. Działa. Więc tych możliwości jest tutaj również sporo. No i plusem jest także chyba dosyć szerokie portfolio, bo w ofercie są nie tylko przełączniki, nie tylko przekaźniki, nie tylko te różne bezprzewodowe urządzenia, ale także chociażby kamery bezprzewodowe, jak i nawet smart zamek, taki zintegrowany z klamką. Więc jest tego sporo, ale z drugiej strony tutaj jest dosyć duży minus, dlatego że na rynku występują zarówno wersje przeznaczone na rynek europejski, jak i na rynek chiński, więc nie wkopcie się i nie kupcie przypadkiem tych wersji przeznaczonych na rynek chiński, bo będzie problem w konfiguracji, jak i w samej instalacji, chociażby w europejskich puszkach tego typu urządzeń. Plusem jest także to, o czym zapomniałem wspomnieć w podsumowaniu, bo wcześniej o tym mówiłem, że są zarówno wersje na przewód dwużyłowy, czyli bez neutrala, jak i na przewód trzyżyłowy, czyli te wersje z neutralem, tak zwane w nomenklaturze Akary, więc nawet jeżeli macie starą instalację elektryczną, to będziecie mogli po prostu zrobić z tego system smart. Więc relatywnie naprawdę bardzo fajny stosunek ceny do jakości i dlatego też ja się zdecydowałem na instalację tego systemu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące właśnie Akary, jak to wszystko działa, jeżeli chcielibyście, żebyśmy pokazali coś więcej z tego systemu, dajcie koniecznie znać w komentarzu pod tym filmem, no i dajcie znać, jaki kolejny system mamy wziąć na tapet dalej. Myślę, że chciałbym też więcej trochę o HomeKicie opowiedzieć, więc na pewno możecie spodziewać się takiego filmu, który będzie typowo skupiony na HomeKicie, jak to wszystko wygląda, jak to działa. No, ale jeżeli macie jakiekolwiek inne propozycje, co następnym razem przetestować, dajcie znać w komentarzu. A jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie poniżej i udostępniajcie znajomym, którzy się zastanawiają być może nad właśnie stworzeniem swojego pierwszego systemu inteligentnego domu. Jest to naprawdę dosyć proste, więc nie ma się czego bać i nie jest super drogie. Każdy, myślę, że może przynajmniej prosty system sobie zbudować. No i to by było na tyle. Mówił do Was Szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia. Aha, wszystkie linki do tych urządzeń macie w opisie pod filmem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa, pa.